Witam Was, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym filmie otworzymy sobie Blaster Boxa z Danrasa 2016-17. W środku jest 11 paczek, pakowane po 8 kart. Zobaczymy, co tutaj fajnego wpadnie. Gdzieś tam doczytałem, że mają być 3 karty limitowane jakieś do iluś. Więc zaraz sobie sprawdzimy. Nie wiem, czy w takim Blaster Boxie można też trafić autograf. Jeżeli tak, to byłaby fajna sprawa, jakby coś padło. Puściutko. To oczywiście na boczek, na wystawkę. Numer jest taki. Nie wiem, czy jest to jakiś dobry numer. Kto otwierał, to może coś powie na ten temat. No a my zaczynamy otwieranie. 88 kart w środku. I zaczynamy. Galatasaray, Umut Bulut. Andrzej Andrade, klub Ameryka. Nemanja Gudel, Ajax. No i mamy z Milano Donruss Debut, Gigi Donnarumma. Johannes Geis, Schalke. Nie wiem, czy to jest jakaś karta specjalna, bo tak się świeci. Nie ma tutaj żadnego limitu, więc zobaczymy, jak wszystko otworzymy. Lucas Biglia, tutaj jeszcze w barwach Lazio, a teraz już w Milanie. Roberto Olympiakos i Paco Alcacer Valencia, a teraz oczywiście już Barcelona. Maurizio Isla, Marsylia. Sergio Sanchez, Panathinaikos. Yacine Brahimi, Porto. Carlos Tevez, Boca Juniors. Johannes Geis, ponownie Schalke. Czyli to chyba będzie karta specjalna, bo tu jest taki kolor. Tu jest taki. Jeżeli ktoś się dokładnie na tym zna, to piszcie pod filmem mi, o co tutaj chodzi, która jest rzadsza z tych kart. Marco van Ginkel, PSV Eindhoven. Mehmet Topuz, Fenerbahce. Lucas Alario, River Plate. No i mamy kolejnego zawodnika z Milanu, Alessio Romagnoli. Arkadiusz Milik, tutaj jeszcze w barwach Ajaxu. Sergiej Ignaszewicz, CSKA Moskwa. Rakitic, Barcelona. Davy Pripper, PSV Eindhoven. Też się to jakoś tak świeci. Gonzalo Rodriguez, Fiorentina. Jakub Błaszczykowski, Fiorentina. I Dany Pryper, również z PSV Eindhoven. Czyli to są karty bazowe, zwykłe. A to tutaj będzie te paralel. Co to za zawodnik? Yun Suk, Porto. Thomas Miller, Bayern. Selçuk İnan, Galatasaray. Sokratis Papastopoulos, Borussia.
Gonzalo Rodriguez, Fiorentina. Balanta, River Plate. Icardi, Inter. I Cataldi, Lazio. Veltman, Ajax. Bjarnason, Basel. Mascherano, Barcelona. Łukasz Piszczek, Borussia. Arjen Robben z Bayernu. I też karta się tak dość mocno świeci. Fortunis, Olympiakos. Perez, Valencia. I Luke de Jong, PSV Eindhoven. El Ghazi, Ajax. Eremenko, Moskwa. Piqué, Barcelona. Layun, Porto. Accomplishments. Rights, Real Madrid. Goal Records Books, Cristiano Ronaldo. Ciekawe, ile jest ta karta warta. Iličić, Fiorentina. Dominguez, Olympiakos. I Teo Gutierrez, Sporting. Robert Lewandowski. Podolski, Galatasaray. Kagawa, Borussia. Cilesen, Ajax. Toulon, Chaka, Basel. Guardado, PSV Eindhoven. Javi Garcia, Zenit. I Toni Kroos, Real. Tosic, CSKA. Farman, Schalke. Mkhitaryan, Borussia Dortmund. Dominator, Arda Turan. No i mamy Picture Perfect, Robert Lewandowski. Brozowicz, Inter. Kandreva, Lazio. Durmas, Olympiakos. Czyli powiem wam, nawet fajne karty wpadają. Lewandowski, Ronaldo. Jeszcze parę paczuszek zostało. O, jest z Milano. Riccardo Montolivo. Akinfiejew, CSKA Moskwa. Dani Alves, Barcelona. Maxi Pereira, Porto. Christian Pulisic, Donruss Debuts. No ta karta, jeżeli to jest ten paralel, to coś tam na pewno będzie warta, bo tego Pulisicza to w Ameryce szukają, szaleją za tym zawodnikiem. Diego Alves, Valencia oczywiście, Cot, PSV Eindhoven i Popow, Spartak, Moskwa. Dwie saszetki zostały nam. Lam, Bayern. Muslera, Galatasaray. Aubameyang, Borussia. No i mamy Milika ponownie. Production Line.
Arjen Robben, czyli też jakaś karta chyba specjalna. Idie Olympiakos, Rui Patricio Sporting, Zlatan Ibrahimović, Paris Saint-Germain. No i ostatnia saszetka. Davy Klassen, Ajax. Arturo Vidal, Bayern. Hüntelaar, Schalke. Palacios, Boca Juniors. Lucas Alario, River Plate. Hulk, Zenit. Sergio Ramos, Real. I Aleksandrini, Olympic, Marsylia. No czyli te purple to raczej będą te trzy karty tutaj. Chyba że się mylę, bo tutaj jeszcze jest też ten Pulisic, czyli w sumie chyba by były cztery. Albo to są te trzy, bo to wtedy identycznie to wygląda. A ta już nie jest taka sama jak tamte. Piszcie oczywiście, ja się na tym Danrasie aż tak nie znam, nie zbierałem. Zobaczymy, co mi tam podszepniecie w komentarzach. Jeżeli filmik się podobał, to oczywiście łapki w górę. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następne unboxingi. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i cześć!